Teraz życie na swoim to krok, który muszą zrobić wychowankowie domów dziecka. Największy problem to oczywiście praca i mieszkanie. W Rzeszowie można liczyć na te socjalne, w innych samorządach takich mieszkań brakuje. Dlatego tak cenna jest pomoc ludzi dobrej woli. Właśnie teraz samodzielne życie rozpoczyna czworo wychowanków domu dziecka w Strzyżowie. To prawdziwe wyzwanie. No, największe trudności to jest właśnie mieszkanie i praca. Albo praca, mieszkanie, bo wiadomo, jeżeli jest praca, to jest możliwość wynajęcia mieszkania. Jedną z podopiecznych domu dziecka w Strzyżowie jest Ilona. Spędziła tu ponad 16 lat. W Rzeszowie dostała mieszkanie socjalne, które wymagało częściowego remontu. Z pomocą przyszli uczniowie zespołu szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, którzy w ramach zajęć praktycznych wyremontowali łazienkę. Prace wymagały tutaj znacznych przeróbek, jeżeli chodzi o instalację wody zimnej i ciepłej, o odpływy kanalizacyjne. Tutaj znalazł się też pan, który zrobił to nieodpłatnie i dopiero po tych przeróbkach mogliśmy tutaj wejść. Jest warto pomagać, bo każdy znajdzie się w takiej potrzebie w pewnym czasie, no bo nie zawsze jest kolorowo w życiu. Myślę, że tak, o tak jak tu możemy, układając płytki, pomagać innym ludziom, którzy właśnie w takiej się potrzebie znajdują. Jest czas, da się to wpleść jakby między swoją pracę, szkołę, wiadomo, bo to jeszcze obowiązki, jeszcze przede mną egzaminy, no ale jest czas, czemu nie? Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu ludzi Ilona rozpoczyna samodzielne życie. Cieszę się, że mam swoje mieszkanie, że mam meble, że mam gdzie mieszkać. To jest przełom w moim życiu. Rocznie usamodzielnia się kilkudziesięciu wychowanków domów dziecka z Podkarpacia. Tylko samorząd Rzeszowa przydziela im mieszkania socjalne. W pozostałych powiatach trzeba na nie czekać, a młodzi ludzie najczęściej muszą sami zarobić, żeby wynająć pokój czy mieszkanie.